Dzień dobry, dodzwoniłem się do Świadka Jehowy. Chciałem powiedzieć, że Królestwo Chrystusa Króla jest przyszło. Łukasza 17:24. Zapytany zaś przez faryzeuszy, kiedy przyjdzie Królestwo Boże? Powiedział im i rzekł: Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, czyli widzialna organizacja Świadków Jehowy i fałszywych proroków Mateusz 7:15 nie jest potrzebna, bo Chrystus mówi: zbudźcie tę świątynię, w 3 dni odbuduję. Czyli te wasze sale królestwa dla Jehowy, amerykańskiego Boga fałszywego, co właśnie niszczy ludzi, ale co nie zniszczy tych ludzi, to będą nieśmiertelni, bo też jak faraon, nie? Rzymian 9:17. Po to przytrzymałem się przy życiu, żeby sławić swoje imię. Czyli Dzieje Apostolskie, 4 rozdział 10-12. Chrystus w jego imieniu, w Jezusie jest zbawienie, a Jezus, jeden prawdziwy, co apostoł Paweł z nim rozmawiał i nie mógł go zobaczyć, bo Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Boska chwała na niego. Musnął mu prawdą, tą światłością, Dzieje Apostolskie, 9 rozdział od 5 do 20. On się stał sługą, narzędziem, apostołem pogan. Także był pierwszym grzesznikiem, teraz ja jestem pierwszym grzesznikiem. Chrystus rozpoczął swoje 1000 lat. W 1998 roku i w nocy o północy zaczął 1000 lat, związał szatana i dał mi tytuł Syna Bożego, Rzymian 8:19. I ja teraz wskrzeszam Świadków Jehowy, Mateusz 8:10, objawienie 20 rozdział 6 werset. Kto uwierzy Syna Bożego. Jestem Synem Bożym, ale Chrystus jest Bogiem Ojcem Prawdy w niebie. Jakuba 1:18 rodzi nas z Jego prawdy. I 10:8 Mateusza. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Prawda jest za darmo. Każdy świadek Jehowy, jak uwierzy w Chrystusa 100%, nie we mnie, ale ja przekazuję błogosławieństwo, bo ja siebie sam zbawiam. Pierwszy Tymoteusza 4:16, bo Chrystus już zbawił wszystkich. Cały świat na Golgocie się dokonało. Zbawienie świata, zniszczenie grzechu, śmierci, Aby pokonanie wysłać szatana. wiadomość, rozłącz się. Jeżeli chcesz poznać więcej opcji, naciśnij 1. Także Chrystus nikogo już nie zbawi. Zbawienie się dokonało. I tutaj wyraź, że faryzeusze też myśleli, że przyjdzie królestwo, wyzwoli ich spod jurysdykcji Rzymian. Chcieli mieć wolność na swój sposób umyślenia i świadkowie myślą, że to jest... Tak, słucham. Dzień dobry. Ja mam pytania co do daty tej 1998. Ja się spisałem, dzwoniłem, nagrałem się i proszę o wytłumaczenie tej daty i rzeczy biblijnych związanych z tą datą roku 1998, którą żeście podali na Facebooku. A to teraz mogę powiedzieć kilka słów? Może pan może, zapraszam. No to mówię teraz tak. Objawienie 13:18, objawienia. I tutaj jest, jak pomnożymy, bo też jest w cyfrach zakodowane, czas boski jest bardzo ważny. Boży czas, Bóg nie potrzebuje czasu, ale wyznaczył czas tych sądów, tego, to co się dzieje, tej próby wiary i tak dalej. Mamy teraz od stworzenia Adama 7000-lecie. No i tutaj jest podane objawienie, czyli Apokalipsa Świętego Jana 13:18. Jak pomnożymy, wychodzi 234. Zrobimy lustro, że odbije się w lustrze, będzie 432. Jak dodamy, to wychodzi 666 razy 3, bo Chrystus mówi: zbudźcie tę świątynię, 3 dni odbuduję. Mówi o swoim ciele, tak? Doskonałych ciał, doskonałych ludzkich. Bo Bóg nie mieszka w murach, w kościołach, w salach królestwa, tylko w naszym sercu chce zamieszkać. 10 przykazań w sercu, tej doskonałej miłości, co on posiadał. Czyli Chrystus trzeciego dnia zmartwychwstał, u Boga jeden dzień jak 1000 lat, dlatego 3. I jak się pomnoży 666, te 3 szóstki szatana rzekomo, to wychodzi 1998 rok. To jest pierwsze wyliczenie, ale też jest napisane 18 werset. Tu jest potrzebna mądrość. Czyli Łukasza 27:15. Chrystus daje nam mądrość. Mateusza 13:11. Wam dane jest poznać tajemnice królestwa. Czyli tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, rozum to jest taki, co rozumny człowiek, tak? Niech obliczy, czyli obliczyć, liczydła, kalkulatory, wiadomo, nie? Liczbę zwierzęcia, jest to bowiem liczba człowieka, a liczba jego jest 666.
No i ja właśnie podałem przed chwilą te wyliczenie. To jest te pierwsze, a drugie wyliczenie to jest trzecia Mojżesza 25:10. Już szukam. Ze Starego Testamentu jest tutaj napisane w ten sposób, że poświęcicie 50. rok, obwołacie w ziemi wolność dla wszystkich jej mieszkańców. Będzie to dla was rok jubileuszowy. Wrócicie każdy do dawnej swojej własności, wrócicie każdy do swojej rodziny. Czyli w 1948 roku naród izraelski jako państwo odzyskało państwowość, Izrael, żydostwo. Masoni, ci, co teraz rządzą światem i wiadomo, kto prowadzi wojnę przez Amerykę, tak działają. Czyli Mateusz 24, 32, drzewo figowe. Bo wiadomo, że Żydzi, czyli Izrael, ci czyści Izraelici, co nie ma fałszu, to oni, na nich te drzewo figowe, to się wszystko spełnia. I teraz my z pogan, Mateusz 6, 32, Mateusz 6:32, Biblia Warszawska, że ja jestem z pogan szczepiony w te drzewo oliwne. I to jest 1948 rok. Jak dodamy Abrahama, czyli 50 lat, ten rok jubileuszowy, te wyzwolenie. No i Chrystus jak przychodzi, to zawsze było nieszczęście. Amosa 5 rozdział od 18 do 21, że nienawidzę waszych świąt i ci, co czekają na przyjście Chrystusa, no to nie jest takie przyjście, to się sypie cielesne myślenie, a Chrystus daje nam ducha, ducha prawdy, ducha nieśmiertelnego. I dlatego, jak on przyszedł, Chrystus, to moja rodzina się rozpadła i Chrystus właśnie dał mi tytuł anioła, objawienie 21:12, dał mi tytuł Syna Bożego, Rzymian 8:19. No i Chrystus mówi, że ja mam głosić, walczyć, to głosić królestwo Jego. I też napisał prawo Chrystus, prawo, żeby osądzić, prawo wyszło z Syjonu, Izajasza 2 rozdział, przekują miecze na lemiesze i tak dalej. Ale diabeł uśmiercił Ewę w raju kłamstwem. I teraz wszystkie religie kłamią, Chrystus ich nie założył, oni kłamią. A my mamy szukać tej prawdy Chrystusowej, bo ta prawda wyzwala. I poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. Czyli te przyjście dokonało się w duchu prawdy dla prawdziwych czcicieli. Bo Chrystus powiedział do Samarytanki, ani na tej górze, ani na Jasnej Górze, ani w Brooklynie, w Orliku, ani w Ameryce, w Watykanie nie będą oddawać czci Bogu. Wy czcicie to, co nie znacie. I prawdziwi czciciele, no, od Izraela przyszło to wszystko, od Żydów się zacznie, czyli od Izraela. I prawdziwi czciciele czczą Boga w duchu i w prawdzie. Jeśli ktoś nie ma ducha prawdy Chrystusowego, to nie jest jego. Rzymian 8:9, to nie ma ducha Chrystusowego. No i tak, duch Jehowy jest, duch Adwentystów, Baptystów, Katolików, Trójcy Przenajświętszej. I to chodzi o to, że w świecie mają pod przykrywką, jak faryzeusze nie wierzyli. Wierzyli w zmartwychwstanie, a saduceusze nie wierzyli w zmartwychwstanie. Teraz adwentyści wierzą w dziesięcinę, w sabaty i tamte różne, a świadkowie Jehowy co innego wierzą. No i po prostu coś tam prawdy w każdej religii jest, ale absolutną prawdą jest tylko Chrystus, Efezjan 4:20. I apostoł Paweł go poznał, biegu dokończył, nagrodę zdobył i zasnął, tak, bo wiedział, że go wybrał Chrystus. Jak szedł do Damaszku, to wtedy objawienie Dzieje Apostolskie 9 rozdział od 5 do 20. Kim ty jesteś? Ja jestem Jezus. I ten Jezus pokazał mu swoją chwałę, bo on 3 dni nie widział. Apostoł Paweł, Szabeł. Czyli Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Ojciec Chrystusa nigdy nie będzie ojcem dla nas. Dał syna za ojca. Mateusz 17:5, jego słuchajcie. I Żydzi w pierwszym wieku nie słuchali. I dlatego wyginęli, bo powiedział, jak nie uwierzycie, że ja jestem, w grzechach swoich pomrzecie. Jana 8:24. Teraz wszyscy ludzie umierają w grzechu Adama, bo nie wierzą w Chrystusie. Rzymian 5:19 jest życie wieczne. A teraz przyszedł Chrystus, właśnie ta data jest podana. I ci, co uwierzą, skorzystają z pierwszego zmartwychwstania. Objawienie 20 rozdział, 6 werset, Łukasza 15:24-32. Bo syn marnotrawny był umarły, a ożył, czyli był nieposłuszny. Wrócił do Ojca, a tym Ojcem Królem jest teraz Chrystus i każdy, kto przyjmie Chrystusa w sercu, w umyśle, dostanie Jego prawdę, spokój i
wszystkie choroby odejdą od niego, bo te choroby wtłaczają. Medycyna musi produkować, wymyślać choroby, żeby miała pracę. Religie muszą wymyślać te bajki, żeby mieć słuchaczy. I teraz przyszedł czas, że zdrowych nauk nie ścierpią, ale swoich nauczycieli fałszywych słuchają. Tak samo jak Ewa w raju. Miała wszystko, miała chleb, szukała chlebka. Diabeł jej obiecał, że nie umrze, ale umarła, czyli diabeł kłamie. I teraz tak, ksiądz obiecuje raj w niebie, wszystkie religie głoszą piekło, niebo, a, i, te, że, i głoszą śmierć, że muszą umrzeć. Ale ja głoszę pierwsze zmartwychwstanie z Urszulką i Zbyszkę, że teraz Chrystus przyszedł i w jego prawdzie jest życie, bo Chrystus nie uśmiercił Judasza i żadnego człowieka w tym czasie, co teraz jest, nie może uśmiercić, jak ktoś mu służy i mu ufa 100%. To Chrystus wyzwala z tych... No. Dla mnie niewierni są w Szeolu, w Hadesie, które jest tłumaczone na otchłań czy piekło. Nawet dzisiaj w materiałach, które mam, szukałem, że większość ludzi jest w Hadesie, Szeolu po hebrajsku i w stanie na sąd, ale dla mnie a nie przy końcu tysiąclecia na sąd. A Armagedon, tą wojnę Boga Wszechmocnego, objawienie 23 i wersze 4 przeżyją narody. I z tych narodów Izajasza chyba 60 rozdział będzie potomstwo i będą pasieni różgą żelazną, potem będzie sąd